tu Madzia i witajcie w kolejnym unboxingu na moim kanale kolejnego Pixelboxa. I zobaczmy, co on nam dzisiaj przyniósł. Coraz muszę powiedzieć wam, że mocniej to zaklejają. Oj, coś mi się chyba będzie podobało. Czekajcie. Witaj Giku, to już październik. W tym miesiącu mamy dla ciebie koszmarnie dobry Pixelbox, który zadowoli zarówno widzów klasycznych horrorów, jak i fanów nowszych produkcji. Każde pudełko zawiera taki sam zestaw gadżetów. Pamiętaj, aby pochwalić się na swoim Facebooku i Instagramie. I co on tutaj nam zawiera? W tym Pixelboxie znajdziesz parasolki do kapsli, czyli licencjonowany otwieracz z gry Resident Evil z logo Umbrella Corps, walczący z zombie motocyklista, czyli licencjonowana figurka Daryla z serialu The Walking Dead, miniaturowy koszmar, czyli licencjonowana figurka Mystery Pint Sized Heroes z klasycznych horrorów, ogrzewacz mózgu, czyli licencjonowana zimowa czapka z gry Dying Light, ulubiona koszulka Replay, czyli ekskluzywna koszulka, którą można znaleźć tylko w październikowym Pixelboxie i Pixel Tees, upiorne odznaczenie, czyli dostępna tylko w Nightmare Pixelbox przypinka. Okej. Okay. Dobra. To? A to ja sobie otworzę, co ja się będę. A, tutaj są możliwe figurki, które mogliśmy dostać. Czekajcie, co jest? Ja bym chciała Freddy'ego Krugera. Chyba tak, chyba jego bym chciała najbardziej. A dostaliśmy, dum. Tego gościa. To jest... O ten. Ale też jest bardzo ładny. Czekajcie, mogę go wam pokazać bardziej? Wyostrzysz się? O. Jest bardzo ładny i ten wredny uśmiech. Normalnie jak ja. Dobra. Ty sobie to zostań. O, i to jest ten otwieracz. Już jeden mam. Z Alkohomora. Ale ten też jest spoko. On ma tutaj... Czekajcie, nie jest napisane. Fajnie byłoby, gdyby miał magnes i można byłoby go przypiąć na lodówkę. Dobrze, weźmy się za koszulkę, bo ona wręcz się wyłania tutaj. I boska. Boska, słuchajcie, uwielbiam. Dla mnie Pixelbox mógłby wysłać same czarne koszulki. Tutaj może być cokolwiek, ale żeby była czarna. Jest cudowna. Tyle tych koszulków ostatnio nazbierałam. Czekajcie, przypinka, Sweet Dreams. O. I tutaj, oto jedyna w swoim rodzaju przypinka, dostępna tylko w Nightmare Pixelbox. Dobrze. Aha, tutaj jest czapka, mam rozumieć. A czemu oni zawsze czapki wysyłają? Nie mogliby raz wysłać spodni czy kurtki? Też bym nie pogardziła. W sumie mam już takie rękawiczki w tamtym roku od Techlandu dostałam, więc akurat teraz będę miała czapkę. Tylko pierwsze co trzeba ją wyprać. Dobrze, tutaj mamy jeszcze naklejkę. Też Sweet Dreams, taka jak przypinka. Wow. Ja co prawda nie znam się na serii The Walking Dead, pomimo że mam wszystkie ich książki. Ale figurka zacna i znowu na ten styl, co teraz robią. Że głowa im się telepie. Jezu boska. I te szczegóły, patrzcie. Tutaj wszystko. Ja zawsze doceniam właśnie, gdy w figurkach są takie drobniuteńkie detale i to wszystko. Jej. I oczywiście standardowa osprężyna w głowie. Ale mi się mega podoba. Ja sobie, wiecie co, kupię sobie kiedyś vana, taki wielki, długi samochód i sobie przy oknach poprzyczepiam te figurki. Jak będę jechała, będzie mi się o tako wszystko telepało fajnie. To będzie cudowne. Dobrze, trzeba to już spakować, myślę. I ogólnie to ja sobie muszę półkę na te figurki kupić, bo też jest ten tego typu problem, że ja nie mam gdzie to otrzymać. O, weź się teraz tędy połóż, żeby było ciebie widać. Tutaj sobie wszystko powrzucam. Ale nie, najcudowniejsza chyba koszulka jest. Koszulka i figurka. Koszulka jest piękna. Ona mi się kojarzy z Isaaciem tutaj. Ten, to był ten. Keeper.
No, a tutaj na górze obce, więc jest cudownie. Dobrze, kochani, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego unboxinga i zapraszam Was wkrótce na inne. Tak więc trzymajcie się, no i cześć!